Witajcie z tej strony, Ola. Właśnie teraz ruszamy z kolejnym odcinkiem programu Miejska Lista. Dotarliśmy do bardzo starego i zabytkowego Krakowa i teraz jesteście ciekawi, o czym dzisiaj w naszym programie. A dzisiaj będzie o gwiazdach, o tych gwiazdach, które udało Wam się spotkać, udało Wam się z nimi na przykład pogadać albo zrobić coś śmiesznego, albo o tych gwiazdach, które bardzo, ale to bardzo chcielibyście spotkać. No to chyba teraz ja powinnam zacząć od swojej wzruszającej historii. Bardzo chciałam poznać Tomasza Kota i kiedyś okazało się, że mieszkam w tym samym hotelu, co on. I dopiero po 3 dniach zebrałam się na odwagę, podeszłam do pana Tomasza i powiedziałam, że mam na nazwisko tak samo jak on i jest mi strasznie przykro, że nie jesteśmy rodziną. Co dostałam w odpowiedzi? Hehe! No w sumie tylko hehe, albo aż hehe. W końcu Tomasz Kot zaśmiał się tylko dla mnie, dla Oli Kot. No to ruszamy! Moi drodzy, to jest Karolina. Cześć! Cześć! Karolina, jesteśmy dzisiaj w Krakowie, ty teraz występujesz w programie Miejska Lista, więc na początek pytanie, co ty w ogóle robisz w Krakowie? Zwiedzasz czy mieszkasz? Nie, mieszkam. I co, fajny jest ten Kraków do mieszkania? Tak, bardzo fajny, mi się super podoba. To dobrze, skoro odpowiadasz mi, że Kraków jest fajny, to ja zadałem kolejne pytanie, czy poruszasz się po Krakowie samochodem? No z rodzicami bardziej. Czyli ogólnie rzadko. Rzadko. No to dlatego w Krakowie się dobrze mieszka, bo ja słyszałam, że poruszać się samochodem po Krakowie jest jakiś skandal. O, troszkę korki są. No troszkę. Karolina, dzisiaj rozmawiamy o tych cudownych gwiazdach, które kiedyś udało nam się spotkać, dotknąć, polizać, pocałować. Masz taką gwiazdę na swoim koncie? No, Piasecki. Piasek? Piasek, tak. Dobrze, powiedz mi, że grał pewnie na jakimś koncercie i ty się tam pojawiłaś, tak? No dokładnie, na festynie. Na festynie? Ale to nie był festyn tam kiszonej kapusty czy coś takiego? Nie. Taki na wsi bardziej, ale no był. No to, ale idźmy teraz tutaj do kolejnego stopnia wtajemniczenia, bo ja też kiedyś byłam na koncercie Piaska i nawet mogę się poszczycić tym, że udało mi się dotknąć jego dłoni. Jak u ciebie wyglądała sytuacja? No podobnie, też właśnie schodził ze sceny i tam w pierwszych rzędach wszyscy podawali rękę, więc naprawdę... Czyli było cudowne namaszczenie od Piaska. Tak, dokładnie. Ach, patrzcie, to jesteśmy po prostu zaginione siostry, przyjaciółki, które okazało się, że po prostu obydwie kiedyś dotykały Piaska. Karolina, no to teraz czas wybrać sobie piosenkę. Jaki klip za chwilę na antenie SK TV od ciebie? Eda Sheerana, Perfect. Czyli znowu romantycznie, nastrojowo. Dobra, okej, teraz jeszcze ważna kwestia, czyli pozdrowienia. Pozdrawiam mojego chłopaka i moją przyjaciółkę. No dobrze, no i chyba jeszcze tą gwiazdę, którą dotykałyśmy razem, czyli... Piaska. No i Piaska, czyli... A może zaśpiewamy na koniec? Która piosenka Piaska pierwsza w głowie ci tam zaświtała? Bo ja nie da się ukryć, ale... Mocniej. Znasz to? O nie, to nie znam. Dobra, no bo tu chyba chodzi jednak o, wiesz, o różnicę, Karolina, wieku. Że ja jestem od ciebie po prostu starsza i dlatego pamiętam te pierwsze przeboje Piaska. Bardzo ci dziękuję, a teraz te najnowsze, najświeższe przeboje, czyli między innymi Ed Sheeran, Perfect. Wciąż oglądacie Miejską Listę, dzisiaj prosto z Krakowa, a teraz czas na dziewczęta. Proszę się tu przedstawić. Asia. Asia i... Natalia. I Natalia. Dziewczyny zwiedzają dzisiaj Kraków, czy sobie tutaj mieszkają? Mieszkają. I zadowolone są z tego mieszkania tutaj? Jesteśmy zadowolone. Bardzo. Ja uwielbiam, jak ktoś pełnym zdaniem odpowiada, a nie tylko tak, nie wiem. Bardzo to szanuję. Dziewczyny, dzisiaj bardzo fajny i przyjemny temat o sławnych osobach, o tych gwiazdach. Udało się kiedyś kogoś spotkać gdzieś przypadkiem? Niestety nie. Nie? Naprawdę? Nie. Ty do złych miejsc chodzisz. No pewnie tak. A byłaś kiedyś w Warszawie? Tak, na koncercie PZ-a właściwie. A tak, ale go nie spotkałaś tak jakby, że nie dotykałaś się do PZ-a? Nie. No to dobrze, no to teraz pytanie numer 2. Kogo najbardziej na świecie chciałabyś właśnie tak przypadkowo spotkać? Właśnie wydaje mi się, że PZ-a. Tak. Oczywiście, że tak. Och, no dobrze, dobrze. Tego ci oczywiście życzę. PZ jest do zobaczenia według mnie, szczególnie jeżeli będziesz uważnie śledziła jego Instastory. No ale oczywiście w Warszawie niestety. No to kiedyś przyjedziesz u mnie, możesz przekimać, nie ma problemu. Teraz koleżanki się zapytam. Czy koleżanka kiedyś jakąś gwiazdę spotkała gdzieś przez przypadek? Nie, niestety nie spotkałam. Czyli po prostu w Krakowie nie ma gwiazd, wszystko wskazuje na to. No, nie ma gwiazd. Dobra, to już ustaliłyśmy, że gwiazdy są jednak w stolicy. A kogo najbardziej chciałabyś spotkać? Znaczy no ogólnie to słucham rapu, więc myślę, że na przykład, nie wiem, Corona Fight. Albo coś... Dobrze, to czekaj, ja ci teraz zaproponuję i ciekawe, czy strzelę w dobrze. Chciałabyś również spotkać Taco Hemingwaya. Na przykład, tak. Ale ja znam tych ludzi jeszcze, co tam oprócz taco z tych... Nie no, to Quebo na chwilę też powiedziałaś. Dobra, a chłopaków z dwóch sław?
Nie. No dobra, ja się bardzo cieszę, ustaliliśmy, kogo można spotkać, a kogo jednak, nie? Dziewczyny, wspólna teraz decyzja wasza. Jaka piosenka już za chwilę na antenie SK TV? Alan Walker, The Sponge. Dobrze, Alan Walker. Alana chciałybyście spotkać? Owszem. Dotknąć na przykład Alana? Tak. A polizać? Niekoniecznie. Nie, dziewczyny lizać Alana Walkera nie chcą. Dobra, okej. Dziewczyny, teraz jeszcze pozdrowienia od was. Dla całej Eski i dla całej mojej rodziny. Bardzo ładne pozdrowienia. Koleżanka, co doda? Tak samo, dla całej Eski, dla całej rodziny, dla wszystkich znajomych. No i dla wszystkich ogólnie, co słuchają. Słuchajcie, to się rzadko zdarza, że ktoś w pierwszej kolejności pozdrawia całą Eskę, więc tym bardziej, dziewczyny, bardzo wam dziękuję. A teraz przed nami Alan Walker. Miejska lista na antenie SK TV, dzisiaj prosto z Krakowa. Przedstawiam wam Kevina. Cześć. Cześć, Kevin. No Kevin, święta już za nami, mamy też już nowy rok, ale przyznaj szczerze, że ze względu na swoje imię chyba nie za bardzo święta ci siadają, czy masz to gdzieś? Mam to gdzieś. Ale chyba raczej wszyscy standardowo żarciki tutaj o byciu samym w domu? No, padają. Też sama jestem z tych osób, które mają słabe poczucie humoru i również tak rozpoczęłam rozmowę z Kevinem. Kevin, pytanie jest dzisiaj o gwiazdy. Udało ci się kiedyś spotkać jakąś gwiazdę gdzieś przypadkiem? Nie widziałem żadnej gwiazdy. Myślisz, że to jest troszkę dlatego, bo na przykład nie jesteś czujny, nie jesteś spostrzegawczy, czy nie rozglądasz się, bo szedłeś przed chwilką z telefonem, no i gdyby tutaj na środku był jakiś słup, zapewne byś w niego wszedł. Na pewno tak, bo się nie rozglądam. No właśnie, a chyba widziałeś masę tych filmików w internecie, co na przykład ktoś idzie i wpada do fontanny, czy w jakieś inne miejsca, no? Tak, widziałem. No chyba trzeba jakiś morał tu wyciągnąć z tego. Zacznę się rozglądać bardziej. Bardzo dobrze. Kevin, no to wobec tego pytanie z drugiej strony. Kogo sławnego chciałbyś tak przypadkiem spotkać? Na przykład w jednym tramwaju, w jednym autobusie, w jednej knajpie, na jednej imprezie. Oj, nie wiem, naprawdę. Czy twój idol? Masz jakiegoś idola w ogóle? Nie. A z kogo bierzesz przykład? A Kevin, no zero inwencji twórczej, naprawdę. No naprawdę. Dobrze. Nie, czekaj, rozgryziemy to inaczej. Powiedz mi, jaką piosenkę sobie wybierasz? Natalia Nykiel. No to świetnie, Natalia Nykiel za chwilę na antenie SK TV. Czy chciałbyś spotkać Natalię Nykiel przypadkiem? Mógłbym spotkać. No i jakbyś ją spotkał, to co byś jej na przykład powiedział? Zdjęcie bym sobie zrobił, czy coś takiego. I powiedział, ja kiedyś byłem w SK TV i wybrałem twoją piosenkę, żeby ona poleciała na antenie SK TV. Powiedziałbyś jej tak? Tak, powiedziałbym. Wiesz co, Kevin, ale żebym ja ci musiała układać życie, to jest naprawdę skandal. Okej, no to teraz jeszcze pozdrowienia. Pozdrawiam wszystkich znajomych i rodziców. Dobra, to jeszcze chociaż kogoś tutaj z imienia wymień. Proszę, jakieś imiona, dajcie mi jakichś konkretnych ludzi w tym programie. Baśkę, Martę i Kaśkę. Uff, dziękuję ci Kevin bardzo, a teraz przed nami Natalia Nykiel. Oglądacie miejską listę prosto z Krakowa. Przedstawiam wam piękną Natalię. Cześć. Cześć. Natalia, konkretnie jak to tu twój zawód ja mam opisać? Można powiedzieć, że jestem dorożkarką. O, powiem ci, że tak sobie pomyślałam, że ja mam powiedzieć Natalia, która jest dorożkarką, czyli to jest okej. Okay. Tak, zgadza się. No, Natalia, dzisiaj rozmawiamy o gwiazdach, które kiedyś udało nam się spotkać, więc ja w twoim przypadku, skoro jeździsz dorożką, zapytam się, czy kiedyś udało ci się wieść jakąś znaną osobistość? Powiem szczerze tak. Wieść może nie, aczkolwiek spotkałam na przykład pana Diablo Wodarczyka, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, bo stwierdził, że mam bardzo ładne konie, oraz osoby z programu, jeżeli się nie mylę, Gwiazdy Hollywood? Nie, żony Hollywood. Tak, Tak. Nie kojarzysz, która to konkretnie żona była? Nie pamiętam. Mimo tego, że jest żoną Hollywood i ma bardzo dużo pieniędzy, również zapytała się tutaj o cenę i finalnie się nie zdecydowała? Niestety. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, no ale... No dobrze, Natalia, a gdybyś miała sobie wybrać kogoś, kogo możesz przewieźć dorożką, to kto by to był? No, to ciężkie pytanie. Ja bym ci polecała jakiegoś przystojnego pana jakiegoś. To na pewno. Zobaczcie, jak się rozmarzyła, zaraz jak nam da propozycję, to ja tu spadnę z tego konia. Nie się zaraz. To ja ci dam jakieś propozycje, co? Słucham ciebie. Na przykład taki aktor przystojny Mikołaj Roznerski, kojarzysz? O, może być jak najbardziej, zapraszam. No dobrze, a na przykład ze świata sportu, na przykład taki przystojny siatkarz Andrzej Wrona, kojarzysz? Oczywiście, że tak, nawet spotkałam osobiście. I przewiozłabyś? Przewiozłabym. To jest słowo klucz, przewiozłabym. Natalia, moja droga, a teraz jaka piosenka na antenie SK TV od ciebie? Ode mnie będzie Mi Gente. Proszę bardzo, już za chwilę na antenie SK TV, a teraz jeszcze pozdrowienia od ciebie.
Więc tak, pozdrawiam moją rodzinną miejscowość Dukla, pozdrawiam serdecznie i wszystkich tutaj na rynku, najbardziej w sumie dorożkarzy. Ja tylko jeszcze tutaj sobie pomyślałam, że źle rozpoczęłam akurat to spotkanie z tobą, bo ja się nie zapytałam, jak koniki się nazywają. Konik po lewej stronie jest Wasyl, a po prawej stronie Balbinka. Wasyl i Balbinka, z tego będą na pewno małe koniki. No to dobra, teraz mi dżendę, tak? Tak, zgadza się. Wciąż oglądacie Miejską Listę, dzisiaj prosto z Krakowa. Powoli już kończymy, ale jeszcze czas na zakochaną parę. Proszę tutaj o imiona. Asia. I? Patryk. Patryk. Przyłapałam Państwa, jak sobie robili zdjęcie, selfie pamiątkowe tutaj z Mickiewiczem, czyli turysty, tak? Tak. Dobrze, a turysty skąd pochodzą? Z Szydłowca i z Chlewisk. Z Chlewisk. Chlewisk. Tak. Gdzie to jest? Niedaleko Radomia, okolice, 25 kilometrów. I tam jakieś chytre te panie są? Nie, nie, jest bardzo przyjemnie. Jest bardzo przyjemnie. No to powiedzcie mi, czy do was kiedyś na wasze wioski, o ile się nie obrazić, jak tak powiem? Nie, 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 nie. Jest okej. Okay. Przyjechała kiedyś jakaś gwiazda, jakaś znana osobistość, z którą udało wam się na przykład zamienić kilka słów albo dotknąć. Był ktoś taki? Tak, poznaliśmy się z Norbim. Był u nas na wiosce, na festynie i akurat zwiedzał stare samochody i stał za nami, więc podeszliśmy do niego i zrobiliśmy sobie z nim zdjęcie, pogadaliśmy chwilę. Super, czyli on po prostu dawał tam koncert. Tak, ale w rozmowie bardzo przyjemny facet. No dobrze, no ale powiedzcie mi jednak, że jest ta sytuacja, kiedy Norbi gra ten koncert, no i brzmi, kobiety są aha, aha, gorące. No i powiedzcie mi, że nie tańczycie i nie bawicie się. Oczywiście, że się bawimy. No, ja się bardzo cieszę, bo zazwyczaj każdy mówi, nie, 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 ja nie znam takich piosenek, nie, nie, ja do tego nie tańczę, o nie, 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 a tu ja tak. Dobrze, a jakbyście mieli sobie kogoś wybrać, jakiego sławnego, gdzieś go przypadkiem spotkać, to kto by to mógł być? O, ja to bardziej zagraniczne gwiazdy. Jakaś Rihanna, może ktoś... Ale kto wie? Może kiedyś. Słuchaj, weźmiecie twój chłopak na Barbados na wakacje, na pewno kiedyś to zrobi, prawda? Tak, oczywiście. No i wtedy przypadkiem możecie spotkać Rihannę. Bardzo możliwe, czekam. Moi drodzy, teraz czas sobie wybrać klipa. Tutaj tablet troszeczkę szwankuje, jakbyście tutaj mogli odpalić. Proszę bardzo. O, jeszcze trzeba przycisnąć. O, tak mocniej. O! O, wszystko działa jednak w tej SKTV. Jaką piosenkę sobie wspólnie wybieracie? Dua Lipa, Mirrors. Dua Lipa fajna, moglibyśmy spotkać Dua Lipę. Ja bym się cieszyła. Ja tak samo. Świetnie, żeśmy się tutaj dogadali. Teraz jeszcze czas na pozdrowienia od was. To pozdrawiamy cały Szydłowiec i Chlewiska. Bardzo wam dziękuję. Z wami się żegnam. Byliśmy w jakim mieście? W Krakowie. Czy Kraków jest fajny? Bardzo fajny. Po prostu wiecie co, że mi się tutaj takie truskawki na torcie trafiły na koniec, takie wygadane, takie fajne, naprawdę szanuję to. A kto tak powiedział? Patryk. I? Asia. Patryk i Asia, chociaż chciałam, żebyście odpowiedzieli mi Tomasz Hajto, ale nieważne, wszystko się udało, dziękuję. I do zobaczenia w kolejnej Miejskiej.